Witajcie w Old New Style. Chcemy Wam pokazać kolejną metamorfozę mebla. Tym razem bierzemy na warsztat metalowy stolik z IKEA. W pierwszej kolejności zrobiłam spękania. To jest bardzo łatwe. Wystarczy, jak farbę wysuszycie szybko suszarką. Następnie, jak już farba była sucha, nałożyłam transfer IOD, nazywające się medalion. Po przyłożeniu transferu do powierzchni musicie go jakby przykleić przy pomocy dołączonego do transferu patyczka. Spójrzcie, jak ja to robię. Strukturę spękań chciałam wydobyć przy pomocy wosku. Jak widzicie, na początku użyłam szarego wosku. Wykonałam go sama. Do zwykłego bezbarwnego wosku Annie Sloan dodałam trochę szarej farby w kolorze Paris Grey. W trakcie aplikacji tego szarego wosku zauważyłam, że on jest zbyt jasny, więc postanowiłam dodać trochę czarnego wosku Annie Sloan. Efekt dużo bardziej mi się spodobał. Pamiętajcie, brązowy albo czarny wosk nakładamy zawsze na wywoskowaną uprzednio bezbarwnym woskiem Annie Sloan powierzchnię. Bezbarwny wosk w tym przypadku działa jak filtr. Sprawia, że barwniki z wosku ciemnego albo czarnego nie wnikają zbyt mocno do farby. Pamiętajcie także, że nadmiar ciemnego i czarnego wosku zawsze zbieramy szmatką z odrobiną bezbarwnego wosku Annie Sloan. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy do naszej pracowni, która mieści się w Warszawie na ulicy Tarczyńskiej 11. Zapraszamy na stronę internetową www.oldnewstyle.com i zachęcamy do śledzenia nas na YouTubie. Już niebawem pojawią się tam kolejne instruktażowe filmiki. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!